Ubiegły tydzień to trzy przystanki projektu Słodka Julka. Badania pod kątem wczesnego wykrywania cukrzycy u dzieci, edukacja o zdrowym trybie życia, warsztaty kulinarne to główne elementy kampanii, w której główną bohaterką jest 8-letnia Jula, dziewczynka chora na cukrzycę typu pierwszego. Jej losy są przykładem życia dziecka chorego na cukrzycę. My jako Miedziowe Centrum Zdrowia trochę was znamy. Opiekujemy się waszym zdrowiem, opiekujemy się zdrowiem waszych dziadków, waszych rodziców, waszych najbliższych. Często opiekujemy się również waszym zdrowiem, ale dzisiaj chcielibyśmy wam opowiedzieć o czymś, co warto jest zapamiętać i co warto jest przekazać. Dzisiaj chcielibyśmy wam opowiedzieć o dziewczynce, która chodzi do małej szkoły, dużo mniejszej niż wasza i szkoda, że nie chodzi do waszej szkoły, bo gdyby chodziła do waszej szkoły, mogłaby korzystać z basenu. Ona na ten basen musi dojeżdżać. Ona musi dojeżdżać, żeby walczyć ze ścianką wspinaczkową, ale musi też walczyć z własną chorobą. I o tej walce chcielibyśmy wam dziś opowiedzieć i chcielibyśmy was prosić, żebyście nam w tym wszystkim pomogli, żebyście byli takimi bohaterami drugiego planu. Będziemy wam bardzo wdzięczni, jeżeli zrobicie to z chęcią i będziemy wam bardzo wdzięczni, jeżeli o tym wszystkim, co dzisiaj zobaczycie, usłyszycie, czego się dowiecie, o tym wszystkim opowiecie swoim rodzicom, swoim najbliższym, dziadkom, swoim kolegom, którzy dzisiaj z nami nie są. Projekt spotyka się z doskonałym odbiorem nie tylko samorządów, na terenie których odbywa się kampania, ale też dyrekcji placówek realizujących kampanię oraz jednostek wspierających działania prozdrowotne. Jako dyrektor powiem, że mamy jeden przypadek i muszę pani powiedzieć, że jest to idealnie wpasowane w naszą szkołę, bo dziewczynka, o której mówię, no nie mogę podać danych, też słabo się uczyła, miała jakiś problem. Okazało się, że problem leżał właśnie w tej cukrzycy. Obecnie ma wyniki coraz lepsze i coraz lepsze wyniki w nauce, wyniki zdrowia. Także jedno z drugim ma do czynienia. Zresztą hołdujemy w zasadzie w zdrowym ciele zdrowy duch. Mamy klasy sportowe, dużo godzin sportu i zajęć sportowych przeznaczamy, bo wiemy, że to w przyszłości da i przyniesie efekty. Także wspaniała akcja, jeszcze raz podkreślam. W dniu, kiedy pani prezes Maria Kajdan, prezes OZPN Legnica, zwróciła się do mnie o wsparcie Polskiego Związku Piłki Nożnej, od razu zwróciłem się do prezesa Bońka z prośbą o wsparcie tego projektu, dlatego że to jest projekt zacny. Co prawda my zajmujemy się piłką nożną, ale dzieci, które potrzebują pomocy, są zaopatrzone przez ten projekt bardzo dobrze. Stwierdzamy, czy są chore, uczymy te dzieci, edukujemy. Bardzo zacny projekt i polska piłka powinna takie projekty wspierać. Najbardziej udział w projekcie doceniają dzieci, które nie ukrywają, że wcześniej ich wiedza na temat cukrzycy była bardzo mała. Do tej pory wiedziałam dosyć mało, ale po tych zajęciach myślę, że moja wiedza się troszeczkę powiększyła. O co się powiększyła ta wiedza? Powiększyła się o to, jak ludzie żyją z tą chorobą i jak jest im trudno. Myślę, że nie jest to łatwa choroba do przeżycia, bo wymaga trudnych badań, wymaga codziennego leczenia. A ja właśnie dzięki temu projektowi się tego dowiedziałam. Mhm. A przy okazji, czy dowiedzieliście się również, jak nie zapaść na tę chorobę? Dowiedzieliśmy się, jak dbać o swoje zdrowe żywienie, ale też dzięki warsztatom z pierwszej pomocy dowiedzieliśmy się, jak można pomóc takiej osobie w potrzebie. Szczerze powiedziawszy, z projektu wynieśliśmy bardzo dużo. Najważniejsze informacje na temat cukrzycy typu pierwszego oraz o jej pierwszych objawach i symptomach, a także jak ważny jest nasz sposób odżywiania oraz tryb życia. No dobra, to na co zwracać uwagę zatem? Najbardziej trzeba zwracać uwagę na sposób odżywiania się, czyli na temat to, co jemy, ile razy dziennie, ile warzyw i owoców dziennie spożywamy, a także na nasz tryb życia, czyli na czy uprawiamy sport oraz czy aktywnie spędzamy czas. Jak tobie się ta cała akcja podobała, tak zwyczajnie? Szczerze powiedziawszy, jestem bardzo zadowolony z tej akcji, ponieważ możemy więcej informacji na temat tej choroby wynieść oraz bardziej się przed nią zabezpieczyć. Jednym z głównych fundatorów projektu jest Fundacja KGHM Polska Miedź. Miedziowa spółka i firmy z grupy kapitałowej Miedziowego Holdingu wspierają działania w ramach Słodkiej Julki. W niektórych odsłonach kampanii biorą udział wolontariusze z HDK Maltański Legion, którzy uczą pierwszej pomocy. 5 listopada projekt trafi do Grębocic, 9 do Trzebnic, a 16 do Polkowic. Ostatecznie weźmie w nim udział około 7 tysięcy dzieci z terenu Zagłębia Miedziowego.